Witajcie. Jest 24 listopada 2020. Tak tłumacząc po kolei, tu są miejscowość Górki. To jest Pilica. Jak sobie szybciutko odwrócicie do przodu, tam jest dzikie stado łabędzi. Pewnie zaraz je wypłoszę. Słuchajcie, taki mini spływ jesienno-zimowy. No po prostu niespodziewanie mnie przyniosło nad tą rzekę, no i natura wzięła górę. W każdym razie tam w górę masa gongołów, tutaj już za rogiem o te kropeczki to łabędzie. Jest naprawdę mocno, jakieś zwierzaki nam tam podchodziły do rzeki, czego raczej w sezonie to pewnie nie uświadczycie. Jak chodzi o pogodę, no to w tej chwili mam plus 4 stopnie, jest godzina 10 rano. No był przymrozek w nocy, minus 1, ale jak widzicie słoneczko śmiało nadrabia. I no jak Bóg da, to będzie fajna wyprawa. Ja sobie sprawdzę, bo teoretycznie tu nie ma przeszkód aż na całym odcinku, który mam zamiar przepłynąć. To a będę się włączał co jakiś czas, co ciekawsze rzeczy. A teraz słońce, łabędzie, Pilica i lecimy w dół. Powiedzmy, że pierwsze uroki Pilicy mogłem sobie zobaczyć. Tu na lewym brzegu jest miejscowość Dębnowola, jak dobrze przeczytałem, bo trochę nie chce mi się spod tych gratów wygrzebywać okularów. Tuż przed tym zakrętem się rozchodzą dwie odnogi, jest parę wysepek. Ja wybrałem tą, którą idzie nurt, ale wygląda na to, że ta druga też jest spławna i znacznie bardziej malownicza. Jeżeli chodzi o głębokość, słuchajcie, to woda jest gdzieś tam na granicy, trochę ponad stanem niskim. No i pod sobą mam tak, jak próbuję sprawdzać, to od 1,50 m do 30 cm wody, dużo przykos. Brzegi, no tu akurat widzicie fragment trzcinowy, za chwilę, pewnie za parę set metrów, któryś brzeg stanie się twardy, wygodny do wyjścia, więc no nie dziwię się, że rzeka ma wielu entuzjastów w sezonie. Ale co się wydaje wręcz niewyobrażalne, słuchajcie, na razie żadnego wędkarza. Jakieś niedobory przy tym w zasobach przyrodniczych. Trzeba tutaj lepsze warunki zrobić wędkarzom. W każdym razie warunki dopisują. No i trzymam kciuki, żeby tak do końca, bo naprawdę jest uroczo. Wracając do opowieści, tu przede mną most, jeden z kilku, pierwszy na trasie, ale ten jest o tyle ciekawy, że właściwie prowadzi donikąd. To znaczy, tu na lewym brzegu jest miejscowość Osuchów, a na prawo właściwie jest taki polder, terasa zalewowa, czy jak to tam jeszcze nazwać. I tam są tylko pastwiska, jakieś łąki, tego typu rzeczy. Nie ma możliwości właściwie dotarcia jakąś przyzwoitą drogą do miejscowości po drugiej stronie rzeki, więc spełnia tylko i wyłącznie rolę taką, że no po prostu użytkownicy łąk mogą się przedostać tam do swoich włości. A tam znowu z przodu takie dwie kreseczki czy kropeczki na niebie. Jakiś kościół duży. Wygląda na całkiem przyzwoity gotyk lub neogotyk. No i w tamtą stronę będę się kierował. No a przed mostem, jak w wielu miejscach, tu są przykosy i przy tym stanie wody jest możliwe spokojne pływanie nad nim, aczkolwiek czasem trzeba troszkę łódkę wyważyć, żeby zyskać parę centymetrów. Słuchajcie, teraz przerwa mała na zdjęcia. Ja chyba widzę małe stadko gongołów z
próbuję od fali. No niestety. No niestety, za późno trochę. Ale próba jakaś była. Widzicie. Rzeki w listopadzie są pełne niespodzianek. Trzeba się tylko dobrze ubrać. Zaraz przywalę w brzeg. Wracamy do nawigacji. No, a to drugi most serii Donikąd, czyli tam są tylko pastwiska. Tu jest miejscowość Przybyszkowica, jak dobrze zapamiętałem. Podobnie jak poprzedni, właściwie nie ma łączności z miejscowościami na tym brzegu. Skorzystam trochę wam tu ponudzę. Coś o Pilicy warto powiedzieć. To jeden z najdłuższych dopływów Wisły, lewy. Ma tam ponad 300 km długości, ale słuchajcie, on się mieści tam w top czystych rzek. I to muszę przyznać, że wiecie, tu metr widoczności to nic nadzwyczajnego. Trzeba pamiętać, że to jest pora obumierania roślin, więc no siłą rzeczy no woda mętnieje, bo dużo szczątków niesie i pozostałości. Malowniczo, no bardzo. Jeszcze co więcej, można to sobie uatrakcyjniać po prostu wybierając różne odnogi przy wyspach. Naprawdę są różne i urozmaicone. No i słuchajcie, jakieś zagłębie gongołów, bo widzę następną bandę. Tam jakieś kaczuszki, krzyżówki chyba. No sporo ich tutaj, choć to ptak no bardzo, bardzo tam chroniony, nie? I też jak dopływałem tutaj do mostu, wpłynąłem w taką mniejszą odnogę. Oj, na przykosę wszedłem, się zagadałem. Słuchajcie, i ja sobie tam płynąłem jak pan... O, to się mocno wrąbałem. Widzicie, nawigacja przede wszystkim. Ja teraz muszę się jakoś dopchać do skraju przykosy. A teraz już będę mądrzejszy i będę uważał trochę bardziej. Słuchajcie, Pacew, jak dobrze pamiętam nazwę. O, noclegi, kajaki, proszę, nawet jakaś przystań tu się oferuje. Ale dzisiaj nie skorzystam. Słuchajcie, no to jeden z tych trzech ostatnich chyba mostów do przyszłości, czyli znowu tam jest teren zalewowy, żyzny, łąki i tak dalej. A tu miejscowość, tak, która korzysta z tych zasobów. No, ale samochodem to może jaką terenówką gdzieś tam się znajdzie jakiś przejazd, ale generalnie marne szanse. Nad Pilicą.pl. Nie, EU, przepraszam. Okej. Okay. Nawet chata faktycznie jest biała, tak jak obiecuję. A tu nawet jakiś pomostik. No proszę, proszę. I mamy, nie wiadomo czy całoroczną, ale infrastrukturę nad Pilicą. Taka niewielka atrakcja. Znowu lewy brzeg, bo on jest wyższy, suchy, tu jest w ogóle skarpa. I to wypiętrzenie tutaj schodzi praktycznie do samej rzeki. To jest miejscowość Adamów. No, chyba najbliżej położona skarpa do samej rzeki. Jak widzicie, zadrzewienie ładne, u góry sosny, na dole lasy liściaste i mieszane. A na prawym brzegu tradycyjnie trzciny, bo tam dalej szeroko, płasko i mokro. A jednak głupot nagadałem. To jest też most w Adamowie, czwarty, do zieleni. Tam jak widzicie płasko. Tu chyba nawet jest plaża, bo stoi jakiś regulamin. Coś w ten deseń. A tu spora skarpa i miejscowość na tym. No tak, przed siebie da. Prawie miejsce docelowe.
To jest miejscowość Białobrzegi. Jakby ktoś pytał, to za tą wysepką w tej odnodze jest przystań Woproska. Przede mną jest most. Ja się trzymam lewego brzegu, bo tuż za mostem mam opatrzone miejsce do lądowania i nie chciałbym polecieć za daleko. Tam potem ma transport, mam umówiony, żeby go nie musieć korygować. Trzymam się lewego brzegu, natomiast tam jest troszkę więcej wody w tamtej odnodze. Ale też w razie W to mam trochę czasu, nie, że się stąd wyciągnąć tylko. Dobra, ja sobie pójdę całkiem na lewo. Zobaczymy, co mnie tam spotka. W każdym razie ten most drogowy to akurat funkcjonuje. A to chyba będzie ciężko. Ten most funkcjonuje, tu jest droga u góry. I to komunikacyjna. Jak słychać, także kończę swoją przygodę. Trzeba tu bardzo podziękować rzece, bo naprawdę póki co pięknie prowadzi. No nieładnie. A widzicie, w bocznych odnogach można znaleźć zwałki, tylko teraz muszę się postarać, żeby mnie na filar nie rzuciło z prądem. Dobra. To ja spróbuję tu bliziutko brzegu. Okej. A dobra, no i widać już chyba moje miejsce lądowania. Także ja polecam to odcinek, jaki przepłynąłem, to około 16 km, płynąłem około 3 godzin. Pogoda, mówię, okienko takie, że nawet ciężko prosić o takie w listopadzie, więc sama przyjemność. No to do zobaczenia następnym razem. Ja muszę uciekać trochę dalej, bo tu jest przykosa i znowu będę siedział. No. Okej. A widzicie, tutaj jest nawet zaznaczone miejsce wodowania. Na lewym brzegu. I tu jestem umówiony z transportem. To kręcimy już do zatoczki.